Po prostu zezwolę przeciwnikom na pokazanie większej ilości umiejętności. Oj, kolejny wylot. Znowu mu dałem trochę czasu. Jak widzicie... Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Drogi do Grand Championa. Dzisiaj nie musimy się tak śpieszyć, ponieważ mamy już Diament 3 Dywizję 2. Cel odcinka to jest Champion 1. Nie wiem, która dywizja, zobaczymy jak będzie szło. Na samym początku chciałbym jeszcze pokazać dokładnie wszystkie nazwy przedmiotów, które mam na samochodzie, ponieważ pada dużo pytań właśnie o to. I ciekawostka jest taka, że ten dekal, to malowanie, co mam na samochodzie, nie da się go aktualnie kupić. Okazało się, że jest to limitowane malowanie, które było chyba podczas Halloween czy coś takiego. No i jedynie przez Bakes Moda można je używać. I swoją drogą też kod do auta w Bakes Modzie dołączam w opisie. Można sobie przekleić. Okej, teraz na ekranie pewnie macie szybko przypomnienie, co mogę już wykonywać, jakie zagrania. Jadę do wznowienia i też w dzisiejszym odcinku będę chciał trochę mniej wycinać gierki i pokazać wam trochę bardziej tego... Po prostu zezwolę przeciwnikom na pokazanie większej ilości umiejętności. Ponieważ wiem, że oglądając, dużo ludzi odnosi wrażenie, że moi przeciwnicy są mega słabi w ogóle. Nie latają, nie robią dobrych zagrań, ale to jest tak naprawdę kwestia tego, że oglądacie, nie zwracacie uwagi na pewne rzeczy. I na przykład dajecie zdecydowanie więcej czasu przeciwnikowi na wykonanie pewnych zagrań. Zobaczcie zresztą. Nie latał poprzedni odcinek cały, dobra, na razie jest zestresowany, gościu tryharduje, nie chce przegrać. Kurde, prawie bym poleciał, więc muszę uważać. Też coś takiego jak tutaj, to nie jest latanie, bo też czytałem komentarze, że niektórzy traktują na przykład coś takiego jako lot. A to jest wyskok z boostem. Okej, uniknęliśmy jego próby zdemowania nas. On sobie napisał, nie ma problemu. No i na przykład na innym przeciwniku mogłoby to zadziałać, ponieważ on by tak szybko nie zareagował. Nie spodziewałby się, że przeciwnik będzie chciał rozwalić i już by tutaj przegrywał 1-0. Ale na takie rzeczy się nie zwraca uwagi po prostu podczas oglądania. A ja mogę bumpować, muszę pamiętać o tym. Okej. Trochę odjechałem do piłki, żeby on chciał nas zblokować. Ja odjechałem od piłki, więc on ją tak w zasadzie zatrzymał w miejscu i tym samym stracił całą swoją pozycję. A ja po prostu wtoczyłem futbolówkę, czy tam karbolówkę do jak to się mówi? Do... Czekajcie, proponowaliście do budy. Dobra, do siatki powiedzmy. To już chyba lepiej w tym kontekście brzmi. Dobra, z tego nie powinno być bramki. Sobie tak podjadę. A, kopnę jak najmocniej. Znowu, no nie no, poddał się przeciwnik, bo się zagadałem i zapomniałem mu trochę dać wolnego miejsca. Ale to zaraz to nadrobimy. A, i też kolejna rzecz, na przykład teraz mi ranga nie awansowała. Bo też często piszecie, że dlaczego mi po każdym meczu awansuje ranga. Napisał, przepraszam. Co to może oznaczać? Czyżby to był jakiś potencjalny smurfinio? Dobra, strzelamy bramkę na wszelki wypadek. Wspaniałe wznowienie, ja nie pojechałem, bo to jest najlepsza taktyka. I tutaj po prostu wykorzystujemy błąd przeciwnika. Nie no, bo znowu to będzie wyglądało, jakbym grał na największe bobki. Dobra, już im daję tutaj pograć. O, tracimy bramkę po takim dosyć ciekawym przebiciu. Zniszczył nas, ale wątpię, że zdąży to wykorzystać. Chociaż zdążył. Mogłem to oczywiście obranić, ale już nie chciałem tego robić, bo to jest solidny strzał, którego raczej na tej bramce się nie wyjmuje. O, zobaczcie, będzie próba lotu. Czy to nawet lot. Oj, ceiling shot prosto w okienko. Dobra, to temu już pokazaliśmy, że potrafi robić mechaniki. Czyli załóżmy, że to jest właśnie ten przeciwnik, na którego wy trafiacie. I zobaczycie, że do końca meczu już raczej nie będzie miał za dużo okazji. Okej, ale to chciałem po prostu pokazać. I się wywalił na wznowieniu. Kopnięcie ze ścianki prosto w bramkę. To nie jest wbrew pozorom takie łatwe uderzenie, żeby tak mocno i celnie pocelować, ale czemu nie? O. Próbować se może. I strzelamy pustą bramkę. 5-3. Chciał nas fake challenge'ować i nie zdążył się cofnąć. Mógł to wybić jeszcze jakby użył power slide'a, czyli ślizgu. Znowu nas chciał zniszczyć, ale jesteśmy bardziej przybiegli. Pojechał po boosta. Ja już nie jechałem prosto do bramy.
No dobra, póki nie pokonam czempiona, nie będę wylatywał z takich okazji, ale jak widzicie, to jest absolutnie niepotrzebne. Strzelamy inaczej opena. No cofnę się po prostu na bramkę. Odpowiednie ustawienie i nie ma większego problemu z obroną. I znowu mocne uderzenie w bramkę ze ścianki. Przeciwnik się poddał i widzieliście na początku spotkania, że strzelił bardzo ładną bramkę, że tam próbował fajnych rzeczy, że nie był po prostu słaby, tak jak część z was pisze, bo po prostu wam się tak wydaje. No, mam nadzieję, że po dzisiejszym odcinku, w sumie tak naprawdę teraz sobie zdałem sprawę z powiedzenia, gra się tak, jak pozwala na to przeciwnik, jak to było. Coś takiego, nie pamiętam dokładnie jak to szło, tutaj tracimy bramkę ze wznowienia, ale no coś takiego. Także jak widzicie, bardzo życiowe powiedzonko. Dobra, straciliśmy gola ze wznowienia, a to teraz od razu strzelamy. On nie trafił, wybusta. Kopnijmy tak lekko, ale dobra, jeszcze to kopnijmy, dobijmy. I to nie był lot, bo znowu będą komentarze, 3-13, lot. To było podskoczenie z użyciem boosta. Cyk, flikens, ładna interwencja. Też ją wstawię na odcinek, żeby nie było, że przeciwnicy nic nie bronią. Tutaj sobie kopnę w miarę solidnie. On mi poda piłkę, dlatego się ustawię tak, żeby ją złapać. I wyprzedzamy go razem z karbelówką. Znowu nie pojedziemy do wznowienia. Bardzo fajne rozwiązanie to jest po prostu. On zrobił coś takiego, dlatego ja od razu do niego podjechałem, ponieważ nie miał przyspieszenia już. I też nie miał piłki na dachu, więc nie mógł nas przebić. Okej. Nie miał kąta do uderzenia mocno w piłkę. Niepotrzebnie w zasadzie na to poleciał i teraz strzał z poprzedniego odcinka, który tak zachwalałem. Trochę sobie źle wystawiłem piłkę, przez to nie wyszło. Po prostu za blisko już musiałem podjechać, bo krzywo piłka była ustawiona. Znowu ustawiłem się tak, żeby łatwo mi było bronić, czyli tak mniej więcej na drugim słupku, żeby mi za plecy nie mógł dać. Zwolniłem w trakcie jazdy, żeby po prostu cały czas jechać do przodu, nie musiałem się przez to zatrzymywać. Tutaj podskoczenie pojedyncze i 4-1. Po prostu wyczułem, kiedy będzie chciał mnie zchallenge'ować, podjechać do mojej piłki. A wiecie co, wywalmy piłkę na ściankę. On chce być jak najszybszy, ale niech spróbuje. W sumie taka prowokacja na tych rangach jest też o tyle dobra, że zobaczcie, on za tym poleci, zużyje całego boosta i w sumie macie piłkę, macie pozycję. On jest wywalony, nie ma przyspieszenia, więc łatwo to skontrować. To też jest fajna opcja pod tym względem właśnie. Nawet jeżeli chcecie po prostu wygrywać mecze. Taka prowokowanie przeciwnika do wywalania się, do próbowania czegoś, co niekoniecznie mu może wyjść. Dobra, zbieramy boosta. On jest tam, a spróbujmy go nabić. Chciałem, żeby strzelił samą buja, to by było śmieszne. Ale tak naprawdę nie ma tutaj nic zaawansowanego mechanicznie. Po prostu trzeba wyczuć. Kolejne dobre uderzenie przeciwnika, ale przez to, że się ustawiliśmy w takim miejscu, w które musiał uderzać, żeby to zrobić mocno, to ta interwencja wyglądała na najzwyklejszą na świecie. Przy innym ustawieniu ten strzał mógłby się wydawać niedoobrany. Okej, kopnijmy jeszcze raz do góry. Zanim do nas podjechał, przebiliśmy piłkę nad nim. No i się poddał. Mecz numer 3 bodajże, albo 4 nawet, w sumie to nie pamiętam, chyba 4. Przeciwko przeciwnikowi z konsoli. No co, strzelmy bramkę i potem dam mu zaatakować. Rozwaliliśmy go. No spokojnie sobie kopnijmy piłkę w tę stronę. On, jak bałwan, poleciał na początku spróbować podnieść boosta. Jeszcze w niego nie trafił, ale przez to, że to tak rozegrał. O, jak możecie zauważyć, że nie skręcił od razu w prawo, tylko w zasadzie nawet nie skręcił w stronę boosta, tylko prosto pojechał. I tylko i wyłącznie przez to nie zdążył się wrócić na bramkę. Okej. O, ładny strzał przeciwnika, jednak nad poprzeczką. Tutaj już przewidziałem, co będzie chciał zrobić, więc łatwo obroniłem. Znowu pojechał po tego boosta. To jest z jego perspektywy. Ciekawe, czy on sobie z tego zdaje sprawę, bo ja na przykład już kiedyś sobie zdawałem z tego sprawy, ale dalej podświadomie to robiłem i za każdym razem po prostu się na siebie wnerwiałem, że dalej zbieram tego boosta zamiast stać na bramce. Ojej, dobra, no to gramy na silvera, jak widzicie. Chociaż na silverze się takie trafia, to gramy na... Po prostu się podkłada przeciwnik. Także wasze przypuszczenia wszystkich są tutaj potwierdzone. Kopnijmy jak najmocniej piłkę, on się powinien wywalić. Dokładnie.
i dobijamy na pustą bramkę. Też bardzo dobrą cechą jest obserwowanie przeciwnika i po prostu już wtedy będziecie w stanie po dłuższym czasie zauważyć, co on chce zrobić oraz czy jest w stanie w ogóle uderzyć w piłkę. Bardzo często wiedzieć, czy on jest w stanie z tego zdobyć bramkę, czy się wywali, czy trafi w karbelówkę. Tutaj atak z powietrza, strzeliłby z tego gola, ale już zablokowałem, bo jakby to było dalej od naszej bramki, to bym po prostu bronił w późniejszym etapie, a tak to nie chciałem już stracić gola. Okej, okay, znowu mocne kopnięcie. On się będzie bał, że do tego wylecimy, więc od razu do tego wyskoczył wysoko. Całkiem soczyste uderzenie. My tutaj lepiej czytamy słup, jak i znowu pojechał po boosta, ale nie spodziewałem się, że znowu to zrobię, więc nie zrobiłem szybkiej kontry tym razem. I solidny strzał przeciwnika przy słupku. Dobra, nie chcemy przegrać wznowienia, to nie jedźmy do niego wcale. A myślałem, że pojedzie po naszego boosta w defensywie i wtedy będę miał pustą bramkę, bo tak już bazując na tym, co wcześniej, jak się zachowywał przeciwnik. Oj, kolejny wylot. Znowu mu dałem trochę czasu. Jak widzicie, double tap ze ceilinga. No, także macie to, co chcieliście zobaczyć. Zostawiamy więcej czasu i te wszystkie zagrania są normalnie też tutaj wykonywane. Nie gram na egipskich serwerach. Zresztą w Rokecie chyba nic nie ma znaczenia, bo tutaj się dobiera po prostu po regionach. Każdy może sobie w wyszukiwaniu wybrać, gdzie chce grać. I nie ma egipskich serwerów, tak też tutaj ciekawostka. Nie wiem, po co o tym mówię, w sensie, bo to wiadomo, do czego nawiązuje. Ale były też komentarze na ten temat. 3 do 3, tracimy bramkę. Dobra, myślę, że pora już tutaj spuścić łomot przeciwnikowi. Już pokazaliśmy, że potrafi coś tam zrobić. Teraz można go zbić na kwaśne jabłko. Dobra, mamy piłkę na dachu. Flick pod poprzeczkę. Bardzo polecam nauczyć się dobrych flicków. To naprawdę da wam bardzo dużą przewagę. W sumie takie najważniejsze zagranie na ziemi, prawdopodobnie. Może nie najważniejsze, ale na pewno jeden z kluczowych. Zasadziłem kopa, jedynie cały czas próbuję tych akcji ze sufitu i tak dalej. Pewnie jest to po części skuteczne, ale na pewno nie jest to lepsze niż inne rozegrania, chociażby coś takiego, co teraz zrobiłem. Widzicie, on próbował lecieć ze sufitu, nic się nie stało, ja podskoczyłem z piłką na dachu i gol. Więc jak chcecie awansować z rangą, to nie polecam takich wybryków robić. Okej. Okay. On się wywalił, zabierzemy mu jeszcze przyspieszenie, żeby już nie miał co zrobić. Podjechałem i pusta bramka. Kolejny raz nam oddał piłkę po wznowieniu. O kurczę, nie zebrałem boosta. On nie trafił. Mógł sobie poczekać na spokojnie to uderzyć. Poleciał chyba na double tapa. No i się znowu poddał, bo po prostu skontrowaliśmy jego nietrafione uderzenie. O, i wbiliśmy rangę Champion 1, więc myślę, że w dzisiejszym odcinku rozegram jeszcze jedno spotkanie. Spróbujemy pokonać Championa, żeby już odblokować ostateczną umiejętność, czyli latanie. No i okej, ostatni przeciwnik. Nie mam pojęcia, czy jemu nie brakuje jednego punktu do wbicia Championa, bo kojarzy mi się, że od 996 może być ta ranga, ale mniejsza. A, generalnie zapomniałem tego powiedzieć wcześniej, ale jest bardzo duża szansa na to, że uda nam się wbić 30 tysięcy subskrypcji do końca lutego, co by było po prostu super sprawą, więc jeżeli ktoś chce pomóc i jeszcze nie ma zostawionej subskrypcji, to zachęcam to zrobić teraz. Tracimy bramkę od Xiva94, ale oczywiście się nie przejmujemy. Okej, piłka na dachu, a zrzućmy ją po prostu. I cyk, kopnięcie na pustaczka, to też jest bardzo fajne zagranie. Napiszemy dzięki, po prostu udajemy, że będziemy rzucać piłkę czy coś takiego. On jest tak bardzo skupiony na interwencji, że po prostu... No, chciał nas zablokować, a że my podjechaliśmy, to okazało się, że w zasadzie nam wystawił na pustą bramkę. A, to na każdej randze działa. Tutaj flick w okienko. Bardzo dobre rozwiązanie. Przynajmniej moim zdaniem fliki nie są jakoś mega wymagające mechanicznie, a dają naprawdę dużą przewagę, więc polecam się ich pouczyć. Wiadomo, że nie jest to zagranie, które sprawi, że będziecie królem na klipach, ale jest to zagranie, dzięki któremu będziecie wygrywać spotkania, co jest chyba ważniejsze. No, chyba że gracie pod freestyle. Też dajcie znać, co sądzicie o dzisiejszym formacie odcinka. Z racji, że już jesteśmy trochę wyżej, mamy więcej czasu, to pomyślałem, że mniej cięcia będzie, więcej zobaczycie na odcinkach. No i też w zasadzie sezon trwa do 31 marca, a jakbym cały czas tak cisnął jak w poprzednich filmach, to po prostu byśmy skończyli jeszcze przed końcem lutego. A tym sposobem myślę, że jeszcze... No, w marcu i tak skończymy pewnie początkiem marca serię, ale
zawsze to będzie 1-2 odcinki więcej. No i tym samym krótsza przerwa, że o kurde, ale się wystraszyłem. Się zagadałem i zupełnie nie spojrzałem, gdzie jest przeciwnik. Ale kurde, niesamowicie się przestraszyłem, taki jumpscare mi wyleciał wręcz. Ale co ja chciałem powiedzieć? A, że po prostu będzie krótsza przerwa pomiędzy pierwszym i drugim sezonem, bo myślę, że na pewno będzie drugi sezon drogi do Grand Championa, bo bardzo fajnie się przejmuje seria zwyczajnie. A zniszczmy go, on nie zebrał boosta. Skopmy go tutaj, jak kibic Legii Poznaniaka na przystanku. Cyk, stereotypy. Ale bym sobie zrobił aerial bumpa, ale nie mogę. Zróbmy wylot taki. Chciałem zrobić Mastiego, ale już byłem za blisko piłki. Zasadziliśmy mu kopniaka. Nie wiem czemu chciałem się nad nim podznęcać i zamiast to po prostu strzelić, to zrobiłem coś takiego. Ale wiadomo, tutaj trochę nie stawiamy wszystkiego na tryhard. Znowu strategicznie podeszliśmy do challenge'owania przez naszego przeciwnika i się ustawiliśmy, żeby odbić piłkę, jak nas będzie chciał właśnie tutaj zaatakować. Też mam nadzieję, że zresztą nie tylko po dzisiejszym odcinku, ale po każdym z tej serii coś wynosicie i jest to tak naprawdę taki rozbudowany poradnik z przykładami w grze na... O! Bardzo mocne uderzenie przeciwnika, nie spodziewałem się. Ale że po prostu coś tam wyniesiecie z tej serii i przez to zdołacie awansować z waszą rangą. A tutaj sobie wezmę piłkę do przyspieszenia. Okej. Okej, on jest daleko, będzie chciał podjechać. Dlatego podbiję piłkę po prostu w ten sposób. A kopnę mocno. Może się wywali, może nie. I tak musiał zużyć przyspieszenie. Teraz pewnie już panikuje. No będzie musiał nam oddać piłkę w jakiś sposób. Właśnie, o kurczę. Chciał to jeszcze zaatakować, ale na szczęście byliśmy czujni. Okej, tutaj... To też nie był lot, jakby co? To był wyskok dalej. Loty traktujemy powyżej poprzeczki przynajmniej, bo... Ja się już boję tego odcinka ze względu na to, że naprawdę już poprzednie, nawet jak skakają w bramce, coś takiego zrobiłem, to mi część osób pisało 3-13. Latasz, oszukujesz. No, a to nie jest lot. Kolejna bramka przeciwnika. Jak widzicie, już te umiejętności rosną. Okej, pusta bramka. A kopnę po prostu mocno. Nie był w stanie obronić uderzenia. Dobra, dajmy mu jeszcze zaatakować. Zobaczymy, co zrobi, jak mu zostawimy trochę więcej czasu. Stoją zwyczajnie w bramce. On spanikował. Ale to dajmy mu jeszcze jedną próbę. Jest w beznadziejnej sytuacji, w beznadziejnej pozycji, ale... No znowu panikuje chłoptaś. Okej. Po prostu to tutaj blokujemy. A dajmy mu jeszcze raz oddać strzał. Wyskok podwójny. To jest trochę dręczenie się nad nim, ale... Mógł coś lepszego wykombinować. Okej, kopnijmy w bramkę. Na luziku dobitka. 7-3. Nawet tutaj, jak widzicie, tak live nie patrzyliśmy, jak piłka wpada do siatki. Przeciwnik opuścił spotkanie i to by było chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. A i niestety nie dowiemy się, czy nasz rywal miał czempiona, więc na razie nie mogę sobie odblokować latania takiego już prawdziwego. A tutaj ciekawa sprawa. Ukończono wszystkie wyzwania nowego kierowcy. Nie wiem, co to oznacza. Serio nie wiem, co to oznacza. No dobra, tak czy inaczej to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że format trafił wam do gustu. Oczywiście na koniec zachęcam jeszcze do zostawienia lajka lub subskrypcji, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. I bez przedłużania, elo elo.